Jakub Wolny czeka na zielone światło zapalone przez Borka Sedlaka już tam gdzieś na belce startowej. Jakub Wolny 123,5 metra w pierwszym skoku dały mu trzecią pozycję na półmetku tego konkursu. Bardzo dobrze skacze na początku laka, bawi się tymi skokami, ma z tego frajdę, ma przyjemność, jest ten automatyzm w jego skokach i oby także było to potwierdzone w tej próbie. Jest sprzyjający wiatr, Jakub Wolny już w powietrzu. Ładnie, daleko, daleko! Piękny skok Kuby Wolnego i będziemy mieli na pewno Polaka na czele. Myślę, że Kuba po tym skoku wyprzedzi swojego kolegę z reprezentacji, bardziej utytułowanego Dawida Kubackiego, bo miał nad nim dość dużą przewagę, 3,2 punktu po pierwszym skoku. I teraz skakali w podobnych warunkach wiecznych z tej samej platformy startowej, a Jakub Wolny skoczył tylko pół metra krócej od Dawida, 126,5 tutaj zmierzono mu w tym skoku i pewnie on teraz będzie nowym liderem. No ale to nas nie martwi, Grundrze Polak na czele, tak jest, Jakub Wolny, 3,5 punktu więcej niż Dawid Kubacki, jest uśmiech na twarzy, bo będzie pierwsze w karierze podium Jakuba Wolnego w zawodach rangi letniego Grand Prix. Brawo, ależ to jest uśmiech, to jest wielka radość Jakuba Wolnego, ale to był świetny skok, wysokie noty sędziowskie, 56 punktów od sędziów, nikt tak wysoko w drugiej serii nie był oceniony. Ale zostaje jeszcze dwóch zawodników, Markus Eisenbichler, najpierw potem Jan Herl, ale oto mistrz świata z 2019 roku, zawsze groźny Eisenbichler. Zobaczmy, walczy odległość Eisenbichler za 120 metr i to będzie za blisko. No on nie może po tym skoku wyprzedzić Wolnego. Wiatr co prawda był w plecy, ale 1,2 punktu, tyle zyska. 121,5 metra, 5 metrów straci, zatem 9 punktów ze względu na odległość straci do Polaka. Noty też będą niższe, a zatem Jakub Wolny, no bardzo nas cieszy ta sytuacja, bo tutaj dzisiaj to może być dzień Kuby Wolnego. Eisenbichler czwarty, zatem mamy Wolnego przed Kubackim i zostaje jeden zawodnik. Czyli dwaj Polacy już dzisiaj na pewno na podium, tylko na których stopniach? Jakub Wolny przed Dawidem Kubackim, a pozostał już tylko prowadzący po pierwszej serii Jan Herl. On jeszcze nigdy nie stał na podium w zawodach letniego Grand Prix. Ba, nigdy nawet nie był w czołowej dziesiątce w zawodach tej rangi, a zatem przed życiową szansą. No i czy wytrzyma tę presję młody 22-letni reprezentant już w powietrzu? Jan Herl położył się na nartach, walczy o odległość i to był niezły skok. No i będziemy musieli teraz poczekać na te wszystkie przeliczniki. Wydaje się, że skoczył no, na pewno krócej od Polaków, ale miał nad nimi pewną przewagę nad Jakubem Wolnym. Było to 4,4 punktu po pierwszym skoku. Teraz w tej drugiej próbie 125 metrów przy niemal bezwiecznej pogodzie. 0,2 punktu będzie miał tylko zabrane Jan Herl za wiatr, ten leciutko mu tutaj sprzyjał według tego uśrednionego wskaźnika. No i teraz będziemy z niepokojem czekać, jak głęboko napełni się ta klepsydra. Idzie w górę, nie doszła do końca, 0,4 punktu zabrakło. No, Jan Herli tak jest zadowolony, no bo przecież stanie na podium po raz pierwszy w karierze, a my się cieszymy, bo zwycięzcą tych pierwszych zawodów letniego Grand Prix w tym sezonie jest Polak i jest nim Jakub Wolny. Brawo Kuba, 26-latek z LKS-u Klimczok-Bystra. Nosi chyba największy sukces w karierze, jeśli chodzi o to dorosłe skakanie, bo przecież był już kiedyś złotym medalistą Mistrzostw Świata Juniorów. Ale sytuacja, zaatakował z trzeciego miejsca na półmetku. Nie było dzisiaj Kamila Stocha, ale godnie zastąpiony. Jakub Wolny, pierwsza w karierze wygrana w letnim Grand Prix.